Ogłaszając rzecz o mądrości, narażam się na zarzut, że uczę bezecności i psuję młodzież. Mądrość, o której tu jest mowa, wielce różni się w rzeczy samej od tradycyjnej moralności i od chrześcijańskiej bogobojności. Odpowiem, że pomijając fakt, iż wiele przykazań mądrości znajdujemy w moralności tradycyjnej, chodzi tu o mądrość tego świata, filozoficzną, o której święty Paweł powiedział, że Chrystus uczynił ją głupią i że odwrotnie, nauka chrześcijańska jest głupotą w oczach pogan. Jeśli o mnie chodzi, jestem chrześcijaninem, więc przyznaję się do ewangelicznej głupoty i bynajmniej nie zamierzam zalecać mądrości tego świata. Ale jeśli tak jest, to dlaczego ogłaszam tę książkę? Dlatego, że z faktu, iż się jest wyznawcą jednej wiary, nie wynika, by nie należało znać innych. Przeciwnie, kto odrzuca jakiś pogląd, powinien wiedzieć, co odrzuca, czym ten pogląd jest i nie żywić złudzeń co do znaczenia wyboru, jakiego dokonał. Otóż wydaje mi się, że zbyt wielu chrześcijan robi sobie iluzję właśnie w tej sprawie i żyje według zasady i wilk syty, i owca cała. Chciałem sprowokować ich do myślenia. Taka prowokacja należy do podstawowych zadań filozofa. Książeczka, którą oto oddaję w ręce czytelnika, jest książeczką prowokacyjną. Skądinąd spotkam się może z zarzutem, że chcę uchodzić za mędrca. Mnie ten zarzut zagraża tym bardziej, że paru przyjaciół raczyło w swej dobroci nadać mi ten tytuł. Otóż chciałbym łaskawego czytelnika zapewnić, że mędrcem nie jestem i nie chcę za mędrca uchodzić. Nie jestem mędrcem. U końca mojego życia widzę jaśniej niż dawniej, jak często i ciężko grzeszyłem przeciw przykazaniom mądrości tego świata, choćby przez to, że starałem się być wierny Ewangelii. Nie pragnę też, aby mnie uważano za mędrca. Nie tylko dlatego, że byłby to błąd, ale także dlatego, że to, co inni o mnie myślą, jest mi najzupełniej obojętne. Żyłem bardzo, że tak powiem, dynamicznie, robiłem różne rzeczy. Człowiek chciał dłużej jeszcze pożyć zawsze, ale to jest ponadprzeciętne, co człowiekowi Pan Bóg dał. Mądrość ma, jak Janus, dwa oblicza. Uczy z jednej strony, że wszystko jest marnością nad marnościami, zarazem każe nam jednak, mimo owej marności, używać życia. Ta podstawowa antynomia wymaga paru słów wyjaśnienia. Gdy mędrcy nas uczą, że wszystko, co jest, jest marnością, nie zamierzają przeczyć istnieniu rzeczy godnych zachodu. Twierdzić, że takich rzeczy nie ma, może tylko głupiec. Wystarczy pomyśleć o gwałtownym bólu zęba, aby zdać sobie sprawę, że cierpiący na taki ból musi uważać jego usunięcie za rzecz nadzwyczaj godną zachodu, wcale nie marną. Chodzi więc o coś całkiem innego. Powiedzenie wszystko jest marnością znaczy po pierwsze, że żadna rzecz i żadne zdarzenie spotykane w tym świecie nie ma dla człowieka wartości bezwzględnej i że żadne nie jest trwałe. Wszystko jest względne i nietrwałe. Mędrcy chcieli zarazem przypomnieć nam oczywistą prawdę, że i sam człowiek i wszystkie jego twory w rodzaju narodów, kultur, zdobyczy nauki i tym podobnych są we wszechświecie fragmentami bez znaczenia. Świat jest w szczególności prawdziwym cmentarzyskiem zmarłych cywilizacji i narodów. Wszystko zapada się w nicość. Co więcej, nawet nasze życie wewnętrzne zależy w ogromnej mierze od tego świata, od praw przyrody. Człowiek jest pędzony przez nastroje, uczucia, to jest podlega tym prawom. Jego wolność jest straszliwie ograniczona. Mądrość przeciwstawia się humanizmowi i nacjonalizmowi. Uważa je za przejawy głupoty ludzkiej. Przyczyny tej głupoty są jasne,
Motłoch wie, że pojedynczy człowiek jest marnością bez znaczenia. Próbuje więc znaleźć coś, co by miało wartość bezwzględną. Szuka jej na przykład w ludzkości lub w narodzie, ubóstwia je i utożsamia się z nimi. Ale to jest właśnie głupstwo, bo owe twory, choć nieraz trwalsze od jednostki, są przecież także marnością. Takie jest więc pierwsze oblicze mądrości. Marność nad marnościami i wszystko marność. Jest jednak i drugie oblicze. Nauka o tym, co nam w tym naprawdę smutnym położeniu czynić wypada. Człowiek jest maleńkim i bezsilnym fragmentem świata, istniejącym tylko w ciągu ułamka kosmicznej sekundy. Ale ten ułamek to wszystko, czym rozporządzamy. Jak postępować, by go nie zmarnować? O tym uczą przykazania mądrości. Chciałem iść na politechnikę, ale ojciec mi nie pozwolił. Mówił, że ze mnie zrobią barbarzyńcy i kazał mi iść na prawo. Ja 2 lata studiowałem prawo we Lwowie. Nie żałuję tego zresztą. To jest z nauk humanistycznych najbardziej przyzwoita. Ale po 2 latach miałem dosyć i z pozwoleniem rodziców przeniosłem się do Poznania na ekonomice, gdzie zresztą bardzo prędko zostałem podasystentem na seminarium statystyki i robiłem ekonomię polityczną w Poznaniu. Ja miałem takiego mistrza duchowego, to rzeczywiście najmądrzejszy człowiek, jakiego w życiu znałem. Ojciec Jacek Woroniewski, który między innymi jest jednym z mistrzów mowy polskiej. Jak ja postanowiłem wstąpić do seminarium, tak on mnie posłał do seminarium poznańskiego, który był znakomity i tam się nawrócił. Bo ja wstąpiłem do seminarium, będąc niewierzącym. Zachowuj spokój wewnętrzny. To jest jedno z przykazań najczęściej powtarzanych przez mędrców. Jego związek z przykazaniem samorządu polega na tym, że człowiek nie może sam rządzić swoim życiem, gdy w jego świadomości szaleje burza, gdy miotają nim uczucia. Starożytni stoicy poszli w tej dziedzinie aż do zakazu wszelkich uczuć. Jest to oczywista przesada, ale nakaz wewnętrznego spokoju, amerykańskie relax, jest ważnym przykazaniem mądrości. Zachowaj pogodę ducha. Przykazanie pokrewne, ale nie identyczne z poprzednim. Jego wykonanie jest możliwe, choć Motłoch tego nie wie. Istnieje mianowicie prawda sformułowana od wieków przez mędrców, a głosząca, że najważniejsze przeszkody w zachowaniu pogody ducha lub równowagi psychicznej leżą nie poza nami, ale w nas, że możemy więc je przezwyciężyć. To przykazanie znajduje uzasadnienie w doświadczeniu. Pogoda ducha jest bowiem bardzo ważnym składnikiem dobrego życia. Jakie jest uzasadnienie, jak to się dzieje, że człowiek przyjmuje jakąś wiarę, prawda? Bo moje stanowisko jest takie, że człowiek przytomny nie może przyjąć zdania, które uważa za ważne dla siebie, bez jakiegoś uzasadnienia. Wiara sama nie może być udowodniona. Zawsze akt woli. Ale jakaś podbudowa racjonalna musi być. I ta podbudowa, moim zdaniem, jest dwojaka. Albo jest autorytet, albo jest to, co ja nazywam hipotezą religijną. Autorytet może dwojaki. Jest autorytet grupy, wioska, prawda, koło tego kościółka, tak staż robili, to oni wszyscy tak robią. Albo autorytet ludzi. Ja mojej tej książce, napisałem kiedyś książkę o logice religii. Myślałem, że autorytet jest dobry dla mas. I teraz odkryłem, że nie. Że nawet inteligenci wielkiej klasy nawracają się pod wpływem autorytetów. Człowiek spotyka jakiegoś świętego, świątobliwą sobie i myśli, że to musi być prawdziwy, skoro taki człowiek. W większości z nas to jest hipoteza religijna. Mianowicie człowiek sobie mówi w pewnej chwili, gdybym ja został buddystą albo mahometaninem, chrześcijaninem, to moje życie nabrałoby sensu. Co okropne wyrażenie. Przełożone na język logitw, to znaczy klasa zdań, które uznaje za prawdziwe, zostałaby jakoś uporządkowana. I to jest ten mechanizm. Ale mój wypadek jest bardzo szczególny. Moc. Aby móc samodzielnie kierować swoim życiem, człowiek musi odznaczać się mocą, być twardy. Jeśli mu tej mocy brak, będzie igraszką instynktów, uczuć, nastrojów, innymi słowami sił przyrody. Stąd ważne przykazanie – powziętą decyzję wykonaj mocno i wytrwale.
Oczywiście, o ile położenie się nie zmieniło. Ogólna zasada postępowania przepisuje, by wykonanie decyzji było jak najszybsze i jak najbardziej stanowcze. Spośród sił przyrody wrogich samorządowi ludzkiemu, jedną z najpotężniejszych jest, zdaniem mędrców, strach. Gdy jest wielki, może doprowadzić do obezwładnienia woli i wykonania zupełnie niedorzecznych czynów. Stąd przykazanie szczegółowe: nigdy nie powoduj się strachem. To oczywiście nie znaczy, by człowiek mądry nie miał unikać rzeczy szkodliwych dla jego zdrowia, życia i dobrego życia. On ich unika jednak, a nawet ucieka przed nimi nie ze strachu, lecz dlatego, że postanowił ich uniknąć. Postawę człowieka mądrego pięknie opisał Horacy. Gdyby świat się załamał, nieustraszonego pokryłyby gruzy. Wśród rozmaitych rodzajów strachów czyhających na człowieka najstraszniejsza jest na pewno obawa śmierci. Niektórzy nowsi filozofowie, egzystencjalistami nazwani, twierdzą nawet, że jest to strach zupełnie swoisty, różny od innych i nazywają go lękiem. Ale to wyróżnienie jest zapewne nietrafne. Pewnym jest za to, że człowiek, jak każde zwierzę, instynktownie boi się śmierci. Różnica między nim a zwierzętami polega właśnie na tym, że tylko on może ten strach przezwyciężyć. Tego właśnie uczy mądrość. W seminarium miałem bardzo wybitnych profesorów, między innymi tomistów, którzy mnie nawrócili na tomizm z kantyzmu. I zacząłem się tak szukać jakichś filozofii, gdzie można było rozumem, mózgiem ruszać, bo ja zawsze byłem racjonalistą. I to dopiero tutaj, w Fryburgu, na studiach, po nowicjacie, ojcowie wysłali mnie na studia tutaj, w Rybodce, tutaj, z tamtej strony dworca, był nasz dom i ja tutaj odkryłem logikę matematyczną. Pierwsza moja lektura to były Principia Matematica, taka Biblia logiki, czy takie tomy. Później uzyskałem kontakt z czołowymi myślicielami polskimi. Polska logika była naprawdę wtedy mocarstwowa. Na przykład w Niemczech, w Münster, w Westfalen była taka szkoła, że ludzie uczyli się polskiego, żeby móc czytać tych rzeczy. Ja się przyjaźniłem z Łukasiewiczem, bardzo Leśniewski, sam najwybitniejszy wodej logiki polskiej. Bardzo był dla mnie łaskaw, Starskim i tak dalej. Ale prawda, nie mam prawa mówić, że jestem członkiem polskiej szkoły. Ja nigdy ani jednego wykładu nie słyszałem od tych wielkich mistrzów. Mój dorobek w logice formalnej istnieje, ale to są niewielkie rzeczy. Głównie zrobiłem historię logiki i zastosowania logiki do filozofii. Myśl i czuj niezależnie od innych. W rzeczy samej, jeśli człowiek ma sam rządzić swoim życiem wewnętrznym, musi być niezależny od innych w tym życiu. Ta zasada jest dzisiaj niepopularna, bodaj większość ludzi nie rządzi sobą, jest pędzona przez innych, stosuje swoje uczucia, nastroje, myśli do tego, co czynią i myślą inni. To duchowe niewolnictwo tłumu jest wspierane przez środki masowego przekazu, które dbają codziennie o to, aby każdy wiedział, co powinien myśleć i czuć. Co więcej, rozpowszechnione dziś filozofie tak zwanego dialogu i komunikacji twierdzą, że człowiek istnieje tylko w owym dialogu, względnie komunikacji z innymi. Krótko mówiąc, jest w swoim istnieniu wewnętrznym całkowicie zależny od innych. Pewien student amerykański powiedział kiedyś autorowi tych stronic: ja bez innych jestem niczym. Ten pogląd zawiera oczywiście przysłowiowe ziarno prawdy, o tyle mianowicie, że współpraca i dyskusja z innymi ludźmi jest nieraz pożyteczna, ale w postaci, w jakiej jest głoszony, jest sprzeczny z doświadczeniem i bardzo szkodliwy dla dobrego życia. Jest sprzeczny z doświadczeniem, jako że wszystkie wielkie osiągnięcia ludzkie zostały wypracowane przez ludzi samodzielnych, najczęściej w walce z tym, co myśleli inni. Gwałcenie tego przykazania odbija się złowrogo na życiu.